Okej, dobrze, O. zaczęliśmy. Słuchajcie, zawsze jest tak, że wyjście ze strefy komfortu wiąże się w tym przypadku z dużym dyskomfortem, no bo jak zawsze, dobra, pierwsze koty za płoty, witamy, witamy wszystkich. Jakbyście zobaczyli nas 5 sekund temu, jak byliśmy delikatnie spanikowani, bo tak naprawdę to narzędzie, z którego korzystamy, czyli Webinar Jam, dało nam trochę informacji, że raczej nie chciało się połączyć. Więc witamy wszystkich i witamy wszystkich. Cieszymy się, że tak fajnie, sprawnie poszło. I poczekamy parę sekund, słuchajcie, poczekamy, przyzwyczajmy się do nowej oprawy. Zresztą dawajcie znać, jak słyszycie, jak widzicie to narzędzie. Będzie nam miło, widać, słychać. Fajnie, że Kasia już to pisze, to znaczy, że właśnie ten wykład się odbędzie. A słuchajcie, ten wykład jest przełomem w naszej działalności, w działalności Braci Rodzeń, dlatego że no, wskoczyliśmy w nowy poziom wykładów, no bo wiecie, że wykłady to jest to, co nas kręci i też właśnie wykłady, czyli to, co robiliśmy, warsztaty kuloodporna kawa z Braćmi Rodzeń, no przynosiło nam to ogromną radość. I no, przykro nam było bardzo, jak się dowiedzieliśmy, że no, powinniśmy raczej zrezygnować z tych wykładów, ponieważ no, szaleje pandemia, epidemia i generalnie decyzja nasza była taka, że na razie rezygnujemy z warsztatów kuloodporna kawa z braćmi rodzeń, mimo całej sympatii do spotkań online, ale dzięki Wam, patroni, i będziemy to powtarzać miliard razy. Dzięki Wam, patroni, zakupiliśmy narzędzie, z którego teraz korzystamy, czyli Webinar Jam. To prawda, a ja dziękuję wszystkim Mariuszowi i Elżbiecie, Anicie, Joannie za to, że mówicie już nawet bez pytania, że jakość jest okej. Okay. My sobie, słuchajcie, zdajemy sprawę, Że nie jest. że nie jest, ale też dzięki właśnie Wam, patroni. To dlatego chcieliśmy się spotkać tutaj z Wami. Zaraz oczywiście przejdziemy do konkretnego opisu przypadku, bo na to czekacie, bo dlatego poświęcacie ten czas. Ale też opiszemy Wam, podzielimy się naprawdę dużą częścią naszej wiedzy, po to, żebyście Wy mogli tą wiedzę przekazywać dalej, ale też nie ukrywamy i Wy nie ukrywacie, że jest wśród nas wielu lekarzy, chociaż muszę przyznać, że jeszcze niektórzy nieśmiało, bo troszeczkę tak jakby nieśmiało się przyznają do tego. Spokojnie, my to zmienimy, ale ja chcę powiedzieć, że przede wszystkim. Chcę powiedzieć, że oczywiście dzięki Wam, patroni, bo to jest elitarna grupa, czuję, że po prostu rodzi się coś wielkiego. Już się urodziło. Mamy i ten webinar, czyli słuchajcie, siedzimy sobie przy herbatce. Uwaga, fajne pytanie. Ktoś tam napisał, kawa jest, Wojtek? Kawa, czy kawa jest? Słuchajcie, my nie mamy kawy, znaczy pijemy herbatkę, ale to jest świetny pomysł, fajny pomysł, żebyśmy parzyli sobie kawkę w trakcie tych Tak. webinarów i popijajmy kawkę kuloodporną. Niech to będzie tradycja, niech zostanie to, co było na żywo. Popijajmy sobie, kto chce, popijajcie kawkę, niech to będzie taki nasz symbol, kuloodporna kawa z braćmi rodzeń. Dokładnie, i teraz dzięki Wam oczywiście, bo wiem, że jesteście niesamowicie. Wiemy, że Wy potraficie, Łukasz wkręcony, tata siema, że potraficie po prostu trzymać kortyzol na wodzy i nie powiecie nam, że słuchajcie, jakość mogłaby być lepsza, ale zamówiliśmy kamerę. Tłumaczymy się od razu, słuchajcie, generalnie zamówiliśmy już kamerę HD, no bo po to, żeby ta jakość była coraz lepsza, coraz fajniejsza, dlatego następnym razem będziecie nas widzieć w jakości HD, będziecie mogli zobaczyć każdą zmarszczkę na naszym czole, na naszej twarzy, będziecie mogli przyjrzeć się szczegółom i przyjrzeć się tej krzaczastej brodzie, którą już mam zamiar zgolić, ale jestem leniem i nie chce mi się tego zrobić. No dokładnie, zaraz będziesz tutaj, słuchajcie, próbujemy oczywiście wgrać w międzyczasie, wy nas widzicie, slajdy, zobaczymy tutaj czat, przepis na kawę proszę w imieniu, dobra, ja piję coś, super, zamiast piwka woda chmielona, dobra, Ola Mrożek. Słuchajcie, to dzisiaj trochę potestujemy na Waszych oczach, ponieważ to narzędzie jest dla nas nowe i chociażby teraz próbujemy rozpocząć pokaz slajdów, zanim się zbieracie. No i coś widać, że nie pasuje, no ale słuchajcie, dzięki temu będziemy mogli dostosować następne wykłady tak, żeby już nie dawać ciała.
I to jest właśnie fajne, że kolejne wykłady będą lepsze, a w ogóle, znaczy, to już widać, że jest rekord, jest nas tu, słuchajcie, 125 osób już, mhm. a następne wykłady na pewno będą zdecydowanie, zdecydowanie obfitsze. Słuchajcie. To. Tak, próbuj. Dobra, słuchajcie, zrobiliśmy wersję w takim razie tutaj, o. Ale pełnoekranową. Zrobiliśmy wersję w takim razie taką. Tutaj, tak? W pliku. Albo gdzieś tam w okno. Lub widok. No, to ukryj. Dobrze, to zaraz wrócimy do tego. Ty wróć na webinar. Mamy to. Słuchajcie, no to dzisiaj czwartek, 21.00. Zaraz wam powiemy, na czym to wszystko polega. I krasnale. Krasnale wymiatają, tak, krasnale wylatają, wymiatają. Dobra, chyba pora już zacząć. Tak, ja tylko powiem, że kiedyś, nie tak dawno, jak się po prostu pamiętasz, doszkalaliśmy odnośnie webinaru, wielcy guru mówili, że pierwsze webinary zaczynali od 10 osób, a my jak zwykle zaczynamy, słuchajcie, dzięki wam, patroni z wysokiego C, bo jest nas ponad 100 osób. No i co? W takim razie przedstawmy, cośmy dzisiaj tutaj przygotowali dla was. Słuchajcie, daj może na razie nas, póki co, bo opowiemy chyba. Mhm. Zaraz może i tak, no. O, właśnie. Słuchajcie, plan dzisiejszego webinaru jest następujący. W związku z tym, że webinary są po to, żeby jeszcze bardziej szczegółowo wchodzić w wiedzę na temat zdrowego niejedzenia, na temat tego, czym my się zajmujemy, czyli zdrowia metabolicznego i rozwiązań, jakie my widzimy i narzędzi, które promujemy po to, żeby być zdrowym metabolicznie i leczyć choroby metaboliczne. I nasza wizja w ogóle tej działalności, która powstała parę miesięcy temu, tak, parę miesięcy temu, a już tak dynamicznie, nasza wizja jest taka i na razie nie pozostaje zmieniona. Mhm. Wykorzystujemy wszystkie kanały, jakie tylko możemy i jakich powoli się uczymy kolejnych, po to, żeby przekazywać wiedzę. I nasz zamysł jest taki, po to, żeby wiedzę ogólną taką na temat zdrowego niejedzenia i wszystkiego to, co wiemy, przekazywać na kanałach typu Facebook, Instagram, YouTube. Też zobaczycie nas na TikToku, też zobaczycie nas na Twitterze, ale to są kanały niesamowite, są niesamowite czasy, dzięki którym możemy przekazywać wiedzę. I to jest taki jakby trigger, to jest takie zachęcenie osób, które albo się zainteresują tematem, albo się nie zainteresują tematem. I teraz zobaczcie, co się dzieje, jak sobie to wymyśliliśmy. Osoby, które rzeczywiście, bo tak, my mamy przekonanie, że nie da się przekonać nieprzekonanych. Jeżeli ktoś zobaczy, posłucha i uwierzy nam, bo to jest kwestia zaufania, stwierdzi, dobra, fajnie goście mówią, warto zagłębić się w temat jeszcze bardziej. I teraz poukładaliśmy to w ten sposób, że tematy, w temat zagłębić można się oczywiście na grupie Zdrowe Niejedzenie, no, której jesteście oczywiście członkami. I to jest właśnie ta elitarna grupa, gdzie ta wiedza jest coraz bardziej szczegółowa. Dla tych osób, które zaufały, które stwierdziły tak, fajnie, chcemy wiedzieć więcej lub weszłyśmy w zdrowe niejedzenie, chcemy znać odpowiedzi na szczegóły dotyczące zdrowego niejedzenia. A narzędzie, z którego korzystamy teraz, czyli webinar, to jest narzędzie, które umożliwia nam zaprezentować wam tą wiedzę szczegółową w jeszcze bardziej przystępny sposób. I póki co ten mechanizm się sprawdza, dlatego będziemy zdecydowanie trzymać tą formę, czyli wykładów webinarowych. Coś tu się wydarzyło?
Trudno, ja bym na razie przestał z tą prezentacją, bo coś tutaj nam nie wychodzi. Po prostu. Zaraz. Czemu? Dobra, jesteśmy. No dobra, dlatego dzisiejszy wykład, dążę do tego, że te wykłady będą takim jeszcze bardziej uszczegółowieniem tej wiedzy. Dzisiejszy wykład to opis przypadku i interpretacja wyniku badań konkretnej osoby, a konkretnie dzisiaj będziemy się skupiać na opisie krzywej insulinowej i konkretnie powiemy Wam, mamy taką nadzieję, że po tym wykładzie każdy z Was będzie miał wiedzę i podstawy do tego, żeby widząc swoją krzywą insulinową kontrolną bądź niekontrolną, będziecie wiedzieli, co robić, jak ją zinterpretować i jakie postępowanie wdrożyć. Dlatego dzisiaj na początku pokażemy Wam pewne tabele i pewne wykresy, opiszemy Wam te wykresy krzywych insulinowych, czyli podamy Wam wartości prawidłowe, potem nieprawidłowe, a potem na podstawie tej wiedzy zaczniemy opisywać konkretny przykładek pacjentki, zresztą członkini zdrowego niejedzenia i damy konkretne zalecenia. Bo prawda jest taka, że wiele jeszcze istnieje półprawd i tych największych prawd, czyli nie do końca potrafimy my jako środowisko lekarskie interpretować krzywe insulinowe. No bo nie byliśmy uczeni tego na studiach, skąd mamy to wiedzieć? My musimy się mocno dokształcać, a to jest temat, który dlatego my go tak bardzo lubimy, bo jest temat, który no, wymaga sztuki tak naprawdę, bo jest mało osób, które to wiedzą i tak naprawdę temat jest właśnie sztuką i pokażemy Wam, na czym my się opieramy, interpretując krzywe insulinowe. Dasz na pełny ekran, póki jeszcze mówimy ogólnie? Tak, a przede wszystkim ważne, żeby zdać sobie sprawę, dlaczego tak ważne jest rozpoznanie, dlaczego tak ważne jest zlecanie tych krzywych insulinowych, no bo przed tym, jak zaczniemy je interpretować, to przede wszystkim ktoś musi wpaść na to, że oho, muszę zlecić lub muszę zaproponować pacjentowi wykonanie insuliny nadszczo bądź krzywej insulinowej, bo coś zaczyna się dziać lub moja intuicja lekarska podpowiada mi, weź ty doktorku, zaproponuj pacjentowi krzywą insulinową, bo z naszego doświadczenia wynika, że jest to badanie niedoceniane, jest to badanie bagatelizowane i jest to badanie często, na które macha się ręką. A dobra, insulinooporność, nic takiego, to przecież nie jest choroba, nie wiadomo właściwie w wielu przypadkach, co to takiego jest, a naszym zdaniem i zdaniem, które wyciągamy na podstawie badań naukowych, bardzo wiarygodnych jest to, że hiperinsulinemię mamy obowiązek rozpoznawać jak najwcześniej i właściwie jest to taki, można powiedzieć, dar od diagnostyki i dar od losu, kiedy dowiecie się, że macie hiperinsulinemię, bo kiedyś, kiedy nie było możliwości diagnozowania insuliny, to pacjenci najczęściej dowiadywali się, że są poważnie chorzy, kiedy już rozpoznawano cukrzycę typu 2, dlatego tak się cieszymy, że jest możliwość rozpoznawania hiperinsulinemii. A z drugiej strony mamy nadzieję, że to badanie będzie bardzo często wykonywane, dobrze interpretowane, a przede wszystkim, bo też to się dzieje, kiedy uda się już lekarzowi rozpoznać hiperinsulinemię, wprowadzić pacjenta w odpowiednie leczenie, bo też zauważamy, że po prawidłowym rozpoznaniu hiperinsulinemii zbyt dużo i zbyt łatwo włącza się leczenie tabletkowe,
które zdecydowanie nie jest skuteczne tak bardzo, jak odpowiednie i naszym zdaniem jedyne prawidłowe leczenie hiperinsulinemii, czyli zdrowe niejedzenie w odpowiednich modyfikacjach. Ale oczywiście, że dokładnie, bo wyobraźcie sobie, za chwilę Wam udowodnimy na krzywych, to, co my promujemy, to jest dokładnie ta wizja, z którą myśmy zaczynali tą całą działalność, bo w naszych głowach pojawiały się takie myśli, a później mówiliśmy to dokładnie głośno, że chcemy zmienić świat, ale dokładnie chcemy zmniejszyć zdecydowanie na świecie ilość chorób metabolicznych. W ten sposób, żeby złapać, bo nie do końca nam się podobało i podoba system łapania chorób w momencie, kiedy już można je tylko zaleczyć. Raczej widzimy swoją wizję, swoje miejsce w tym systemie ochrony zdrowia jako lekarze, którzy właśnie kilkanaście lat przed wystąpieniem danej choroby są w stanie zareagować w konkretny sposób i wyedukować pacjenta w ten sposób, który spowoduje, że pacjent właśnie będzie uchroniony chociażby przed cukrzycą drugiego typu. Tak, a ja z mojego doświadczenia widzę i bardzo mnie to cieszy, że jest to badanie jak insulina czy krzywa insulinowa, ponieważ to jest naprawdę niesamowite, że to jest konkretny argument w rozmowie z pacjentem. No bo ja się nie dziwię, że jeżeli przychodzi pacjent do lekarza i lekarz mówi, no to proszę się zacząć prawidłowo odżywiać, zdrowo odżywiać, proszę się zacząć stosować aktywność fizyczną, będzie pani pan dłużej żyć. No, ludzki organizm nie działa w ten sposób, mało kogo da się przekonać do tej oczywistej prawdy, bo przecież każdy wie, że trzeba się zdrowo odżywiać, ale co to znaczy zdrowo odżywiać, ruszać się, ale co to znaczy ruszać się, a przede wszystkim pacjenci, ludzie ogólnie, my ludzie mamy to do siebie, że często bagatelizujemy pewne sprawy i dopiero jak widzimy, że coś się dzieje, a nie daj Boże już czujemy, że coś się dzieje, dopiero zaczynamy działać. I ja dlatego bardzo lubię zlecać krzywą insulinową, bo jest to często dowód na papierze, że proszę Pana, proszę Pani, rozpoznaje chorobę metaboliczną. I teraz te argumenty, że osoba z hiperinsulinemią ma nawet 7-krotnie wyższe ryzyko zawału serca, to niektóre badania tak pokazują, to jest argument, którego nie da się podważyć i z którym nie da się dyskutować, więc to jest taki jasny sygnał do działania i dlatego cieszymy się, że mamy możliwość interpretowania krzywych insulinowych, które naprawdę dla wielu osób są jakby zbawienne, bo to jest początek dobrej zmiany. Co ja powiedziałem? Dobrej zmiany. Dobrej zmiany, czyli życia ze zdrowym niejedzeniem, bo często mi brakuje argumentu, jak przekonać pacjenta do zdrowego niejedzenia. No ale zaraz, wszystko okej, dobrze się czuję, morfologia w porządku, glukoza nadczo w porządku, no to dlaczego pan doktor każe mi nie jeść przez 16 godzin? Ciężko z tymi argumentami rzeczywiście wygrać. Także tak, ja już swój wywód, Łukaszu, młody człowieku, skończyłem. No ale fajnie, tak się umówiliśmy, że dzisiaj ty więcej mówisz, więc wywiązujesz się ze swojego zobowiązania. No przecież nie oszukasz patronów. Nie, taka jest prawda. Ja przed chwilą skończyłem konsultację online z pacjentką, którą zresztą pozdrawiam. I słuchajcie, czujecie się komfortowo? Widzę, że tak, ale też Grażyna, bo też uczymy się, nie, tego. Z jednej strony właściwie prosimy Was, jest nas tu naprawdę sporo. Tak jak mówiłem, wielcy edukatorzy zaczynali webinary od 15 osób, nas jest 150, Was jest 150. I teraz słuchajcie, ale my też należymy do tej grupy. Jesteście patronami, to dzięki Wam jest ten pokój, ale napiszcie, jaką widzicie formę najlepszą tego webinaru, bo byliście na niejednym live'ie, widzicie te możliwości, widzicie, że będziemy Wam udostępniać ekrany, widzicie, że zobaczcie, będziemy Wam tutaj rysować różnego rodzaju wykresy insulinowe, oczywiście zobaczcie, jaką już tutaj wprawę mamy, insulina będzie po prostu rosła w kosmos, energia będzie rosła w kosmos i po prostu wiedza Wasza będzie rosła w jeszcze większy kosmos i będziemy Wam tutaj tłumaczyć różne
zawiłości, także naprawdę pod warunkiem, że oczywiście tutaj sobie zrobimy takie coś. I teraz słuchajcie, no oczywiście, że prawda jest taka, że jak dojdziemy do, właśnie ta forma jest super, dojdziemy do oczywiście do wprawy, szykujemy filmiki i teraz dobra, napiszcie, jaką formę w ogóle widzicie, bo jak to widzicie, a na pewno dojdziemy do Q&A's, nie? Jakby do formy Q&A's tutaj. Tak, ja bym to tak w sumie widział, bo oczywiście, bo ja bym to widział tak, że no, live'y są takie spontaniczne i tam rzeczywiście często od razu odpowiadamy na pytania, tak. A może spróbujmy w ten sposób, że umówmy się, że jeżeli oczywiście chcecie, piszcie co chcecie, ale zacznijmy wykład, zacznijmy swoją wiedzę, a na końcu zrobimy takie Q&A. Spróbujmy te webinary zrobić czymś wyjątkowym. Na początku wiedza, którą zaraz zaczynamy, potem przypadek pacjentki, a potem spokojnie o wszystko pytajcie. Jak widzicie, platforma ma sporo możliwości, jest ich jeszcze więcej, będziemy je testować. Dlatego myślę, że Łukaszu, startujemy. No dobrze, rozsiądźcie się wygodnie i witamy Was wszystkich oficjalnie i zaczniemy od tych, jak to mówią, elfów czy krasnali. Proszę bardzo, udostępniamy. Ty tutaj naciśnij magiczny przycisk. Mamy to. Mhm. Wracając do insuliny, ok, idźmy w takim razie do kolejnej rzeczy tutaj, prawda? Dobra, mamy to. Ty chyba przygotowałeś nawet. A, zobacz. Zobaczcie, to jest krzywa insulinowa. My oczywiście nie widzimy krzywych insulinowych w taki sposób. My widzimy to jako wartość podaną na papierze. No, te osoby, które miały krzywą insulinową, wiedzą przede wszystkim, jak to się robi, a no, robi się to najczęściej po obciążeniu glukozą doustną w ilości 75 albo 100 gram. W Polsce standardowo jest przyjęte 75 gram. I te krzywe, które będziemy Wam pokazywać, są krzywymi, które się odnoszą właśnie do 75 gram glukozy. Mów. Świetnie. Będzie tutaj pięć głównych ścieżek, które chcemy Wam opisać i wyjaśnić, zwłaszcza osobom, które chcą same tak naprawdę się zdiagnozować, bo ja cały czas powtarzam, że insulinooporność, zwłaszcza w dobie takich faktów, że insulina i tak nie jest refundowana z poziomu gabinetu lekarza rodzinnego, no to po prostu cała Polska niech rozpoznaje sobie insulinooporność i teraz my powiemy Wam jak. To jest przykład prawidłowej krzywej insulinowej. Dobra, ja uważam, że to jest tabela, na której skupimy się najbardziej, ponieważ warto wiedzieć, jaka jest prawidłowa, bo potem po prostu na zasadzie porównania będzie łatwo stwierdzić, co jest nieprawidłową, tym bardziej, że tych nieprawidłowych tabeli będzie sporo. Mhm. No i teraz wyobraźcie sobie sytuację, młody człowieku. Dobrze, zobacz, jakie to ładne. A, chcesz tutaj coś ulepszyć. Wyobraźcie sobie sytuację osoby zdrowej, która jest przedstawiona właśnie w formie tego wykresu. Insulina na czczo, tak jak często powtarzamy, to insulina w okolicach 4,5. I od tego właśnie zaczyna się ta linia wznosząca. Zwróćcie teraz uwagę na miejsce, gdzie jest pierwsza godzina, czyli one hour, ponieważ najczęściej krzywą insulinową bada się na czczo po godzinie i po dwóch godzinach. I takie badanie daje nam możliwość interpretacji i dzięki krzywej insulinowej, tej trzypunktowej, możemy rozpoznać lub wykluczyć hiperinsulinemię. I tak jak już powiedziałem, prawidłowa insulina na czczo to w okolicach 4,5, to jest idealna, po
godzinie, zobaczcie, ona wzrastać powinna do około 60. To jest prawidłowa reakcja organizmu po zjedzeniu posiłku, a w laboratorium najczęściej wypijecie 75 gram glukozy. Ważny jest kolejny punkt, czyli insulina po 2 godzinach. Zobaczcie, co dzieje się. Oczywiście po 2 godzinach insulina powinna spaść. A dlaczego? No bardzo proste. Widzisz, mamy tutaj piękne możliwości. Narzędzie. Właśnie po to jest to narzędzie, żeby narysować uśmieszek. Ale dlatego to robię, bo chcę dać jasny znak, słuchajcie, że taki poziom insuliny, taki poziom insuliny po godzinie, czyli około 60, to jest naprawdę powód do uśmiechu. Dlatego zwracajcie uwagę też na krzywą trzypunktową. Warto zrobić krzywą po prostu trzypunktową. Czasami zadajecie nam pytanie, czy trzy, czy dwupunktową. Odpowiedź jest trzypunktową. Czasami zalecam dwupunktową, ale tylko wtedy, kiedy chcę ja już jako lekarz prowadzący dany przypadek ocenić tylko początek i koniec i nie potrzebuję środka. Na początku zawsze potrzebuję środka, żeby zobaczyć, zaraz zobaczycie na podstawie innych krzywych, dlaczego ten środek jest taki istotny, wręcz nawet kluczowy. Tak, i to wydawałoby się, słuchajcie, że to jest proste badanie. No okej, insulina na czczo po godzinie i po 2 godzinach, ale cała sztuka polega na interpretacji tej nieprawidłowej krzywej, żeby domyślać się, co dzieje się w organizmie. No bo jak już wiecie, insulina to hormon wydzielany przez trzustkę, który przede wszystkim wydzielany jest przez trzustkę w dużych ilościach pod wpływem węglowodanów. To jest makrocząsteczka, która ma największy wpływ na insulinę. Drugą cząsteczką, która powoduje wzrost insuliny, jest białko. Ale białko powoduje wyrzut insuliny w mniejszym stopniu niż węglowodany, a poza tym białko jest bardzo potrzebnym makroskładnikiem do budowy chociażby mięśni. I teraz bardzo ważnym makroskładnikiem, który jest prawie obojętny do wyrzutu insuliny, jest tłuszcz. I teraz chcę tobie przerwać, bo wykorzystajmy w takim razie to narzędzie, które daje nam takie możliwości. Zobaczcie, to jest, no, insulina wystrzeliwuje w górę pod wpływem właśnie węglowodanów, w tym przypadku glukozy, ale tak jak powiedziałeś, już tłuszcz nie powoduje takiego wyrzutu insuliny i dosłownie, słuchajcie, tłuszcz zareaguje na insulinę w ten sposób, czyli delikatnie i organizm nie zauważył, że jest wyrzut insuliny. To jest klasyczna krzywa tłuszczowa. Tłuszcz w ten sposób reaguje. No i teraz jak już mówimy o tłuszczu, to w takim razie spróbujmy zobrazować, na przykład zmieńmy kolor na przykład taki, jak będzie do porównania reakcja białka. Dokładnie, czyli zjadamy zamiast 75 gram glukozy, dajmy na to 75 gram białeczka, no w postaci, załóżmy, odżywki typowej takiej białkowej albo chociażby steaka, prawda? Tak, no steak to jest białko i tłuszcz, ale załóżmy czyste białko, okej. Będzie oczywiście tu się pokrywać troszkę oczywiście z wyrzutem insuliny, będzie dłużej się utrzymywać, dlatego mówi się, że słuchajcie, posiłki, które są białkowo-tłuszczowe, one mają niski indeks glikemiczny właśnie dlatego, że po prostu nie reagują w ten sposób na insulinę jak węglowodany. Zobaczcie, napiszcie, czy widzicie różnicę. Myślę, że spokojnie widzicie różnicę, prawda? Dziękuję, panie Rafale. Odkrywam te talenty. Dobrze, czyli tak, to jest świetny wykres i to jest klucz do zrozumienia, dlaczego insulina to zło w czystej postaci. Oczywiście, wiecie, my tak mówimy, bo jest to generalizowanie oczywiście, bo gdyby wejść w szczegóły, to
to insulina na pewnym poziomie jest bardzo potrzebnym hormonem, ale biorąc pod uwagę fakt, że większość społeczeństwa polskiego, ale nie tylko polskiego ogólnie, czy amerykańskiego, czy społeczeństwa stosującego tak zwaną dietę standardową, czyli zachodnią, w większości ludzi spożywa około 350 nawet do 400 węglowodanów w ciągu dnia. I co najgorsze, stosując częste posiłki w ciągu dnia. No, kultura przekąsek i częstego jedzenia jest kulturą, która od lat została nam wpojona już od lat 80. i trudno z nią walczyć, no bo przecież każdy chyba słyszał i każdy wie, no teraz już wy wiecie, że jest to nieprawda, że śniadanie to nie jest najważniejszy posiłek dnia, no bo śniadanie to właśnie ta strzałka, którą Łukasz tutaj pięknie narysował, węglowodany, to. Bo śniadanie, zwłaszcza śniadanie od doktora Cornflakes, czyli płatki śniadaniowe fit, śniadanie typu mleko z owsianką, powoduje wyrzut węglowodanów, wyrzut insuliny, ponieważ są czyste węglowodany. Oczywiście inna sytuacja będzie, kiedy zjecie sobie śniadanie w postaci jajecznicy na boczku z masełkiem. Wyrzut insuliny będzie już tam, gdzie macie tą strzałkę i linię niebieską, czyli śniadanko białkowo-tłuszczowe. Okej, zadajemy pytanie? Przygotowałeś jakieś pytanie, ale nie, to ja przygotowałem inne do innej części, więc możesz zadać. Słuchajcie, Renata pisze, że coś zablokowało, napiszcie, czy to rozumiecie, czy to jest okej. I teraz Ewelina też słusznie mówi, że trzeba jeść co 3 godziny słowa dietetyczki, ale na pewno takich, których jeszcze u nas nie było. Ale to jest, Ewelina, to jest bardzo mądre zdanie, żeby utrzymać stały poziom glukozy. Tak, zgadzamy się z tym, żeby utrzymać stały poziom glukozy na niskim poziomie, czyli zdecydowanie to nie jest dobry pomysł, żeby insulinę utrzymywać na wysokim poziomie. Poziomie. Insuliny chcesz mieć jak najniżej, tutaj najlepiej na poziomie tej czarnej, zdaje się, tak? Bo tutaj taki. Nie wiem, jestem daltonistą. No to teraz się wydało, że ja też. Dobra, słuchajcie, no to myślę, że to jest dosyć jasne. Fajnie. Przechodzimy do kolejnej krzywej, bo dzisiaj jest taki. To jest, ale słuchajcie, zwróćcie uwagę na ten slajd, ponieważ na końcu będzie ankieta i będziemy was pytać, słuchajcie, to nie jest tak, że wy sobie uczestniczycie w tych wykładach, jesteście studentami, patronami, nie myślcie sobie, że nie będzie kartkówki, nie będzie testu z tego wykładu. Słuchajcie, będziemy sprawdzać waszą wiedzę, będzie ankieta, którą zaraz stworzymy i pokażemy wam przy okazji kolejne narzędzie, kolejną możliwość, jakie posiada to narzędzie. Właśnie, Hania, pozdrawiamy Hanie. Cieszymy się, jesteś dietetykiem i absolutnie nie każę jeść moim pacjentom co 3 godziny, ale przyznaj, że często koledzy twoi, ale też nasi każą, także tu nie chodzi o szukanie winnych. Dobra, to już postraszyłeś sprawdzianem, teraz za chwilę zobaczysz, będziemy siedzieć w pustym pokoju, gdzie będzie po prostu echo, bo nikt nie lubi przecież jak kartkówki się, straszy się kartkówkami. Sam wiesz, my byliśmy... Zobaczycie. Na studiach. Będziemy oceniać. Pamiętajcie, my byliśmy na studiach i tak naprawdę nie było przedmiotu przez pierwsze 2 lata, który by się nie zaczynał kolokwiami. Oczywiście każdy myślał, że jego przedmiot jest najważniejszy. Nawet z panią od angielskiego, która nawet wiedząc, że my angielski mamy fluent, I should say. Of course. I zamierzamy wylecieć dookoła świata, wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, ale wymagała od nas jakichś dziwnych rzeczy. Joanna, masz dobrze, że robię notatki, Joanna. Uff. Okej, dobrze, słuchajcie. Weźcie kolejny łyk zdrowego napoju i jedziemy w takim razie dalej. Jest. Dopracujemy ten system, nie? Dokładnie. Dobra. Mamy to. Okej. To jest tak zwana ścieżka druga. Po angielsku nazwana ścieżką normalną, ale opóźnioną. I powiem wam, że to jest ścieżka, którą my widzimy w swoich gabinetach najczęściej i to jest ścieżka, która prowadzi do największej ilości błędów w diagnostyce.
Tak. Czytałeś się w komentarzach, prawda? Monika, o nie, panie psorze, jestem nieprzygotowana. Monika, gdzie masz dziennik? My tu jesteśmy po to, żeby cię przygotować. Także spokojnie. Kortyzol trzymajmy na wodzy. Ale my Teresa mówi, że my też, jesteśmy no. Dobre psory. Dobre psory. Słuchajcie, żeby nie było, wszyscy macie szóstki już ze sprawdzianu, który będzie na końcu, ok? Macie wszyscy po szóstce. Powiecie rodzicom, że zdaliście. Nie przejmujcie się, będą z was dumni. Dobra. Lecimy dalej, bo robi się bardziej skomplikowanie i robi się trudniej. I trochę bolą mnie plecy, bo się wykrzywiam, żeby być widocznym w kamerze. Katarzyna, co to znaczy niedyspozycję raz w miesiącu przyjmujecie? Przyjmujemy codziennie pacjentów, wręcz nawet za dużo i za często, ale to przy okazji innej będziemy o tym mówić. Ewelinie się podoba ta szkoła, no to jedziemy, słuchajcie, to jest najlepsza szkoła, na jaką można było trafić. No to no, przetestowaliśmy już sprawdzoną tablicę, idźmy w tablicę. Dobra, zauważcie, zaczynamy od dobrego C. Tutaj zwróćcie uwagi, dlatego jest dużo pomyłek, bo tutaj mamy insulinę dobrą, czyli to są te przypadki wasze, gdzie robicie tylko insulinę na czczo. Właśnie. I insulina na czczo jest okej. Na czczo jest okej, czyli to nie znaczy, że nie trzeba szukać dalej. Tak, i to są te sytuacje, kiedy glukoza na czczo i insulina na czczo wychodzą ok, a wy z objawami typu osłabienie, wypadające włosy, męczliwość, senność, wychodzicie z gabinetu lekarza uspokojone, no bo przecież insulina na czczo super, no bo przecież glukoza super, morfologia w ogóle z rozmazem ekstra, okaz zdrowia, człowiek po prostu wymyśla, co tam wymyślać, weźcie się za robotę. A tutaj dlatego tak ważne jest wykonanie krzywej insulinowej, bo zobaczcie, co dzieje się dalej, młody człowieku. Tutaj młodszy człowieku, w tym momencie wypijacie 75 gram glukozy. Osoby, które to robiły, wiedzą, że to może być nieprzyjemne doświadczenie życiowe, ale powiem to z premedytacją, dosłownie każde wychodzenie ze strefy komfortu jest w życiu potrzebne, wszystko jest po coś, nawet taki test OGGT. I słuchajcie, wypijamy i zobaczcie, jak wasz organizm reaguje nieproporcjonalnie do zaistniałego bodźca, czyli po prostu wyrzuca z nadmierną reakcją z trzustki insulinę. Coś tu się dzieje nie tak, twój organizm jest przewrażliwiony. Widać, że z dużą siłą próbuje wepchnąć glukozę, którą organizm zaczął wyczuwać w twoim organizmie. Zobaczcie, to jest taki sygnał. Normalnie wyrzuciłby insuliny do 60, ale dostaje sygnał od organizmu, że normalna reakcja jest niewystarczająca, że musi zadziałać większą siłą, że musi wyrzucić większe ilości insuliny, bo przy normalnej ilości insuliny glukoza się nie normalizuje, dlatego wyrzucił ponadprzeciętną ilość. Zobaczcie, załóżmy, że no to jest klasyczna krzywa, którą ja widzę w gabinecie. Przychodzicie, ja rozpoznaję wtedy klasycznie hiperinsulinemię reaktywną, czyli zauważam na czczo najczęściej to jest 8-7, no ale w pierwszej godzinie nadmierny wzrost insulina, czyli macie tutaj hiperinsulinemię reaktywną. No co za tym idzie? Zobaczcie, no skoro wyżej wystrzeliliśmy po jednej godzinie, no to po dwóch godzinach, no nie ma takiej opcji, żeby oporny na insulinę organizm, bo to musicie zdać sobie sprawę, że to jest klasyczna krzywa insulinowa w hiperinsulinemii, czyli w insulinooporności, innymi słowy. Chcę przy okazji się trochę, słuchajcie, odnieść do jednego z komentarzy, który wpadł mi w oko, bo ktoś powiedział, że nie ma, że nie opieramy się na homie. My kompletnie nie opieramy się na homie, nawet nie patrzymy na homa, nawet jeżeli komputer wyliczy, bo to jest parametr obliczany komputerowo,
nie da się w niektórych przypadkach, w tym przypadku bardzo często HOMA wychodzi prawidłowo, dlatego jeżeli nie przeanalizujesz krzywej insulinowej i nie będziesz wiedzieć tych danych, które my wiemy, to ominiesz stan przedcukrzycowy, bo tak naprawdę to już można spokojnie nazwać cukrzycą in situ, czyli tlącą się po prostu cukrzycą. Dobra, czy już powiedziałeś o 2 godzinach? Po 2 godzinach oczywiście, zobaczcie, insulina jest dalej wysoka. No, to się wiąże też z tym, słuchajcie, że tak jak widzieliście, jak mówimy, że insulina jest też, dlaczego to jest takie ważne? Bo insulina jest hormonem anabolicznym. To insulina powoduje, daje sygnał do organizmu, żeby budować, żeby gromadzić tkankę tłuszczową. Działa, no, tak jak stan zapalny, nakręca stan zapalny, podkręca nadciśnienie tętnicze, zamyka receptory insulinowe, powoduje naprawdę wiele rzeczy w waszym organizmie, no ale ta insulina, zobaczcie, tak naprawdę przez 4 godziny dalej jest na wysokim poziomie. Ja w tej sytuacji zawsze tłumaczę pacjentom, którzy chcą schudnąć, no zobacz, skoro masz insulinę przez cały tak naprawdę dzień i to jest tylko jeden posiłek, zauważcie, jeżeli pójdziecie, nie daj Bóg, do kogoś, kto wam każe po 3 godzinach znowu tutaj zjeść, no to ta insulina przecież wybije wam drastycznie znowu tutaj ta insulina wam wybije do góry, jeżeli zjecie. Jeżeli po kolejnych 3 godzinach zjecie, no to zobaczcie, jak będzie wasza krzywa insulinowa wyglądać w ten sposób i skończycie w nocy z takim poziomem insuliny, który będzie wynosił około dosłownie 500, jak nie więcej, bo nawet może 700. Nie? Czujecie to? I teraz słuchajcie, to jest, wyczyść to jak możesz, młody człowieku. Dawaj. I teraz to jest wykres, który upoważnia do rozpoznania hiperinsulinemii, czy jak powszechnie się mówi, insulinooporności. Kiedyś będziemy wnikać w szczegóły i wyjaśnimy wam, dlaczego my mówimy hiperinsulinemię, a nie insulinooporność. Będzie pewnie kolejny webinar, ale to już jest sygnał, to już jest zbawienie od losu, to jest sygnał od losu i to jest, można powiedzieć, prezent, dar od losu, bo jak dowiadujecie się o hiperinsulinemii, to jest jasny sygnał, że twój organizm nie jest zdrowy metabolicznie. Trzeba zacząć działać, ponieważ wzrasta ryzyko cukrzycy, wzrasta ryzyko nadciśnienia, wzrasta ryzyko zawału, udaru i chorób naprawdę takich, które po prostu sprawią, że życie w późniejszych latach będzie nieprzyjemne. Dlatego to jest moment do działania. A jak działać? Powiemy wam za jakiś czas, jak będziemy opisywać przypadek konkretnej pacjentki. A zróbmy teraz próbę, bo ja chcę to pytanie dać, żebyśmy widzieli to pytanie wszyscy. W sensie? No, żeby pytanie jedno konkretne zaznaczyć. Ale nie widzę właśnie. Edit to, zobacz to. Nie, to tam musiałeś, zaznaczyłeś? Zaznaczyłeś to pytanie? To. No to spróbuj tu. I to Q&A mode? Mm-hmm. Not? Nie. Tam się... No bo jest też opcja, pamiętasz, nie? Taką, mm-hmm. Że jest opcja, gdzie można to pytanie po prostu tu broadcast comment room? Tak. A, no tak. Tak, zobaczcie. Mhm. Czy widzicie teraz pytanie Bożeny? Dajcie nam znać, czy widzicie pytanie zaznaczone Bożeny. O, wydać. Wyświetliliśmy pytanie. To pytanie zaznaczam, i bo Bożena słusznie zadaje pytanie, a więc czemu służy wskaźnik HOMA? Robiłam kilka miesięcy temu samą krzywą insulinową. Dobra, dzięki wam za to, że odpowiadacie na pytanie. Wskaźnik HOMA jest wskaźnikiem, ja nawet się w to nie wgłębiam, powiem szczerze, bo zauważyłem już przez pierwsze dni mojej przygody z insulinoopornością, że HOMA kompletnie mi do niczego nie służy. HOMA jest obliczany zgodnie ze skomplikowanym wzorem, jak chcecie, to zaraz możemy poszukać, ale to jest kompletnie nieprzydatne. No właśnie dlatego, po to, że w takiej sytuacji HOMA wychodzi prawidłowy. I teraz komputer nie zinterpretuje krzywej i nie zrobi wywiadu z pacjentką pod kątem stresu, pod kątem
pracy pod kątem snu. Także to jest kolejny taki wymysł automatycznie obliczany przez komputer, który niby pomaga, ale tak naprawdę potrafi nieźle zamieszać, bo tutaj bardzo ważny jest właśnie wywiad, bardzo ważny wywiad, także my nie bierzemy tego pod uwagę i trafność diagnozy jest zdecydowanie lepsza. Dokładnie, ale na końcu. Tak, sprawdziliśmy to oczywiście. Ja jeszcze tutaj chcę zaznaczyć Katarzyna, która martwiła się, że jest jako katadzyna. Spokojnie, będę mieć, nie martw się, tylko jazdę ze zdrowym jedzeniem. Oczywiście, Beata. Będą rozwiązania. Jak najbardziej. Dobra, słuchajcie, idziemy dalej. Tak jest, idźmy dalej. No to następne. Mhm. Dobrze, kolejny wzór, tak zwana ścieżka trzecia A, czyli pik, szczyt opóźniony. Tak jak pamiętaliście pewnie, pamiętacie, zamkniemy komentarze na chwilę, pamiętacie przy normalnym, to było tak, po godzinie, lekko ponad 60, później spadało troszkę w ten sposób, później się normalizowało, to jest prawidłowa krzywa normalna. Zauważcie, szczyt mamy tutaj, zmienimy sobie kolor, pobawmy się tym narzędziem, proszę bardzo. Szczyty mamy zdecydowanie przesunięte. No, świadczy to o tym, że no coś tutaj jest nie tak, czyli... Ale zauważcie, cukrzyca, to jest krzywa osoby z cukrzycą typu 2 i zauważcie, że u cukrzyka po godzinie ta insulina prawie przypomina insulinę osoby zdrowej. Mhm. Można byłoby się uspokoić, ale na szczęście mamy tą krzywą po 2 godzinach i zobaczcie, co u cukrzyka najczęściej po 2 godzinach jest około 120, ale co się dzieje po 3 godzinach, to jest właśnie pik o 160 nawet, gdzie przy hiperinsulinemii, czyli insulinooporności, ta insulina tutaj już zaczyna spadać. Dokładnie, napisałem, cukrzyca to hiperinsulinemia. No zobaczcie, tu ewidentnie widać, że twój organizm wytwarza za dużo insuliny, ale ta insulina jest niewykorzystywana przez organizm. To jest ten moment przed włączeniem pacjentowi insuliny sztucznej z zewnątrz, bo ona jeszcze na skraju, bo na skraju ta trzustka funkcjonuje. No to jest tak jakby, słuchajcie, na cały pedał gazu naciskać na maksa i czekać tylko, aż silnik się po prostu zatrze i zepsuje. To jest dokładnie ten moment. Tak, ale mówisz o błędnym włączeniu insuliny, tak? Jako leczeniu. Tak, jak najbardziej, dokładnie. W którymś momencie, zaraz dojdziemy do tej ścieżki już takiej insuliny z wyczerpania całkowitego trzustki, no to będziemy o tym mówić. Dobra, idźmy dalej. Pamiętajcie, leczymy w tym przypadku nie cukier, tylko leczymy tą insulinę. Za wszelką cenę musimy obniżyć insulinę. Właśnie, i zwróćcie uwagę na pewien paradoks. To jest krzywa insulinowa osoby chorej na cukrzycę, czyli problemem jest bardzo duży poziom insuliny. Cukier jest glukoza, o którą tak bardzo wszyscy się martwią, lekarze, to jest tylko i wyłącznie objaw. Mało kto pamięta i mało kto myśli, że przyczyną cukrzycy typu 2 jest hiperinsulinemia. Dlatego powtarzamy, że błędem jest, nieprawidłowym jest leczeniem, czyli dodawaniem insuliny osobie chorej na cukrzycę typu 2, dlatego że ta osoba tej insuliny ma za dużo. Oczywiście nie mówię o wyjątkowych sytuacjach, kiedy ten bardzo wysoki cukier trzeba jakoś obniżyć i wtedy insulina pomaga, bo to jest stan zagrożenia życia, ale umówmy się, takich sytuacji nie jest zbyt wiele w cukrzycy typu 2, więc leczenie cukrzycy typu 2 insuliną to tak jak gaszenie pożaru benzyną. Nie ma możliwości wyleczenia insuliną cukrzycy typu 2,
ponieważ problemem jest insulina w tej chorobie, więc dorzucanie insuliny tym osobom chorym na cukrzycę typu 2 powoduje, że po pierwsze choroba nie jest leczona, tylko rozwija się dalej. Po drugie, insulina, tak jak już powiedzieliśmy, jest hormonem, który powoduje przyrost masy ciała, czyli zwiększenie kolejnego czynniku ryzyka. Dobra, idziemy dalej, bo jeszcze będzie też sesja Q&A's. Dobra. Okej, mamy ścieżkę czwartą, czyli bardzo, bardzo wysoki poziom insuliny rzadko się spotyka, bo najczęściej ci pacjenci już są leczeni na cukrzycę, no bo to jest cukrzyca drugiego typu. I teraz bardzo często ci pacjenci są jeszcze leczeni, zobaczcie, to jest paradoks tych czasów, ci pacjenci są bardzo często już leczeni insuliną. W momencie, kiedy nadszczo mają zbyt dużo insuliny, po godzinie mają zbyt dużo insuliny, po 2 godzinach mają zbyt dużo insuliny, są przeładowani właściwie insuliną. Ona nie wraca do normy. Tu spokojnie pierwsze zdanie, które mi przychodzi na myśl, tylko nie dawaj mi insuliny. Bo już mam jej za dużo, po prostu dokładnie mam za dużo insuliny. Myślę, że to jest jasne. Myślę, że to jest jasne, idźmy dalej, ja tylko chcę coś przetestować. Nie przeniesiesz tego, nie? A może nie teraz. Dobra, lećmy dalej, bo szykuje się bardzo fajne Q&A's i szykują się bardzo fajny przypadek jeszcze mamy. Także zaraz będzie... Dobra. O, świetny to jest. Słuchajcie, za chwilę przechodzimy do konkretnego przypadku, i opisuj to. Porównajmy, to jest krzywa prawidłowa, zwracamy uwagę, to jest krzywa prawidłowa do porównania, a druga krzywa, to od dołu proszę bardzo, to jest krzywa, którą można powiedzieć, no niby prawidłowa, niska insulina, ale oczywiście trzeba to skorelować z poziomami glukozy, bo jeżeli temu towarzyszy wysoki poziom glukozy, to znaczy, że twoja trzustka już kompletnie nie pracuje i to jest dokładnie, to jest też cukrzyca drugiego typu na insulinie, którą już najczęściej wymagasz, aczkolwiek bardzo często wtedy warto zobaczyć, jaki jest C-peptyd, czyli jakie są jeszcze nadzieje na odwrócenie, aczkolwiek jest kolejna nadzieja taka, że nawet ta całkowicie stłuszczona, bardzo mocno stłuszczona trzustka, która nie funkcjonuje, czyli właśnie taka trzustka po wprowadzeniu w styl keto, po wprowadzeniu w IF i głodówki odzyskuje swoją funkcję, dlatego nie traćmy nadziei, pacjenci, lekarze, nie traćcie nadziei, spokojnie ta trzustka może zacząć funkcjonować i takie są badania, które dają nadzieję wszystkim nam, lekarzom, na wyleczenie, na odstawienie leków. Można pięknie żyć. Można pięknie żyć, nawet trzeba pięknie żyć, ale podoba mi się to narzędzie, naprawdę powiem ci, czuję się świetnie z tym w trakcie tego wykładu, bo dzięki temu możemy wam pokazać szczegóły i wytłumaczyć jeszcze bardziej. Dobra, lecimy dalej, młody człowieku. Oczywiście. Oj. Dobrze, mamy to. Mamy to. I słuchajcie, uwaga, przechodzimy do kolejnej części, wykładu. To jest ważna część, ponieważ macie przed sobą, przed własnymi oczami historię pacjentki. Czy to da się przeczytać wszystko? Dajcie znać, czy widzicie całą historię, bo my mamy obcięte tutaj rzeczy. To chyba dlatego, że mamy modyfikację, nie? Dobra, zakładamy, że widzicie. Wyłącz modyfikację. Nie. Dobra, widać, okej. Okay. Fajnie, dzięki. Dobra, no to uwaga, tylko ja nie widzę historii, więc... No to masz, zobaczymy tu. O, świetnie. Mam 46 lat, problem wzrost wagi w poprzednich 4 latach, nie do opanowania, 84 do 102, czyli to jest 20 kilo, przy wzroście 160, chroniczne zmęczenie, być może ma to związek z rozpoczęciem pracy w nowym miejscu, szpital, proszę bardzo, czyli prawdopodobnie pielęgniarka lub lekarka,
Albo niekoniecznie, ale na pewno tu ja czuję dyżury. Ewidentnie czuję tu dyżury. Okej, okay, krzywa z 2018 roku. Ty to porównałeś, tak? Tak, ja to wypisałem na boku, bo to będzie tego będzie dotyczyła ankieta, którą nie mów o tej krzywej, ponieważ zaraz włączymy ankietę. Zobaczcie, krzywa insulinowa, na czczo ta pacjentka 14,6 po jednej godzinie 90,5, po dwóch godzinach 73,3. Łukaszu, jakby mogę cię prosić o włączenie ankiety. Włączaj. Start. Publish. Słuchajcie, uwaga, powinna pojawić się wam właśnie teraz ankieta, która dotyczy tej krzywej. I czy ta krzywa tej pacjentki jest prawidłowa, czy jest nieprawidłowa? Czekamy na odpowiedzi, czy ona jest prawidłowa, czy nieprawidłowa. Zobaczcie, na początku 14,6, no wydawałoby się, że jest nisko, po godzinie 90, a po dwóch godzinach 73. Zobaczcie na krzywą glukozową. O, piszesz krzywą glukozową? Okej, okay, słuchajcie, no to tutaj za bardzo się nie można czego czepić. Glukoza na czczo, no nie ma co się czepiać po godzinie. Zwykle nie patrzymy tutaj na glukozę po godzinie. Ja przynajmniej nie patrzę, do szczęścia mi to nie jest potrzebne, ani do zdrowia moich pacjentów. Zwykle patrzę na glukozę po dwóch godzinach, ale szukam zarówno w godzinie, jak i po dwóch godzinach, szukam objawów hipoglikemii reaktywnej, nie mówiąc już o insulinie powyżej cukrze powyżej 11 po dwóch godzinach, no wtedy muszę rozpoznawać u swoich pacjentów cukrzycę drugiego typu na podstawie krzywej glukozowej. Słuchajcie, no fajnie, bierzmy udział w ankiecie, widzimy, że tutaj walczycie intensywnie, fajnie, mamy jeszcze minutkę, napiszcie, czy to jest prawidłowa krzywa insulinowa. No i to jest fajnie, bo można sobie tą wiedzę, kurczę, brzmię trochę, słuchajcie, jak rzeczywiście profesor, możecie sobie utrwalić tą wiedzę, ale rzeczywiście ta wiedza naprawdę może wam się przydać i na pewno wam się przyda, albo przyda wam się doradzając komuś z waszej rodziny, bo naprawdę umiejętność interpretacji krzywej insulinowej to jest umiejętność, którą nawet nie posiadają też lekarze czy osoby zajmujące się leczeniem otyłości czy chorób metabolicznych, więc to jest naprawdę moim zdaniem jeszcze nie do, taka unikatowa wiedza, unikalna wiedza, którą wy właśnie teraz w trakcie tego wykładu się nauczyliście. Także odpowiedzcie na pytanie i idziemy zaraz dalej. Najpierw podpowiemy, żeby nie było. Spróbujmy w takim razie wam tutaj podpowiedzieć. No to zobaczcie. No to zobaczcie w takim razie. Zaczynamy od 14, no czyli tutaj załóżmy, zobaczcie. Insulina 14. No po godzinie, czyli gdzieś tutaj. Tu jest godzinka, zrobimy tutaj 2 godziny. Insulina po godzinie 90. No i po dwóch godzinach. No taki leciutki spadek. Gdzie ona idzie? No kurczę, chyba idzie nie do końca w dobrym kierunku, no bo gdzieś tam po około, przypuszczamy, może 7 godzinach dojdzie do normalizacji. No i teraz odpowiedzcie 30 sekund, czy to jest dobra krzywa, czy raczej nie chcielibyście mieć takiej krzywej. Czekamy, dajcie znać i zaraz narysujemy prawdziwą, znaczy krzywą, która jest prawidłowa. Zobaczymy, czy się pokryją te dwa kolory. Jasne, myślę, że to jest oczywiste. Zakończmy tą ankietę. Gratulujemy wam, bo jesteście po prostu mistrzami. Oczywiście, że ta krzywa jest nieprawidłowa, no bo jest hiperinsulinemia na czczo, jest wtórna reaktywna hiperinsulinemia reaktywna, no plus no jest opóźniona normalizacja insuliny. No nie chcielibyśmy mieć takiej insuliny,
No, wręcz to się prosi o cukrzycę drugiego typu. Czytajmy dalej historię. Zobaczcie. Uwaga, styczeń 2020, diagnostyka tarczycy. USG wykazuje objętość 11,9 ml i echogram miąższu obniżony i niejednorodny, sugerujący chorobę autoimmunologiczną tarczycy. TSH 2,63, FT4 12, w latach wcześniejszych TSH w przedziałach 4,2, 2,5. Według lekarzy wszystko było ok. Obecnie Eutyrox 50, TSH po pół roku leczenia 1,079, glukofaż 1500 mg wieczorem. Waga stanęła, ale mnie to satysfakcjonuje, więc mam nadzieję, że wasza grupa pomoże mi się zebrać w sobie. Pozdrawiam i dziękuję. I to jest niesamowite, że słuchajcie, bo w was siła, bo w nas wszystkich siła, bo przecież nie robimy tego dla siebie. Zauważyliśmy, że już ci, którzy są z nami od początku, pozdrawiamy wszystkich, no, doradzają już tym osobom, które przychodzą, i te osoby dzięki wam, no, czują, że są w grupie. Właśnie o to chodzi, że w grupie siła. Także, no, naprawdę trzymamy kciuki. Dobra, zabierzmy się za ten konkretny przypadek, ponieważ tak, diagnoza tej Pacjentki, tak? patronki, można powiedzieć, jest następująca: hiperinsulinemia. Oczywiście można to nazwać też insulinoopornością. Dobrze też nazwać to też stanem przedcukrzycowym, bo tutaj już skończył się czas na głaskanie. Oczywiście nie będziemy bić po głowie, ale trzeba w takiej sytuacji ubierać konkretne słowa, które mają mieć konkretne znaczenia w głowie No pacjenta. tak, ale pomagają nam te wyniki, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, jest to argument po to, żeby wytłumaczyć pacjentce, na czym polega problem. I teraz uwaga, skoro wiemy, że ta pacjentka ma rozpoznaną hiperinsulinemię i to insulina odpowiada za wszystkie objawy niepokojące, prawdopodobnie osłabienie, wypadające włosy, przewlekłe stany zapalne, mogą być bóle stawów, może być nadciśnienie tętnicze. To skoro wiemy, że insulina jest problemem, to uwaga, myślę, że pora przejść do leczenia hiperinsulinemii. Mamy to, tak? Nie, 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 nie. Dobra. Nie, to jest slajd, na którym możemy się zatrzymać i porozmawiać sobie na temat konkretnego No przypadku. nie ma leku na rynku, który obniża insulinę. Nie ma czegoś takiego. Nikt nie wymyślił, nikt nie wziął za A to tam może pieniędzy. GLP-1 obniżają trochę insulinę, ale na pewno nie lepiej niż leki, które my znamy, czyli zdrowe niejedzenie. Dokładnie, czyli nie ma leku, który obniża insulinę tak tanio jak to, co my promujemy, czyli I tak zdrowe nie jedzenie i skutecznie. tak skutecznie. No, skoro są dwie przyczyny hiperinsulinemii, w tej sytuacji, jak to ktoś napisał, dyrektor finansowy szpitala, pewnie stanowisko, no ja tu widzę duży stres. Jeżeli ja widzę duży stres, to od razu widzę zwiększony poziom kortyzolu, to od razu widzę u pacjenta zwiększoną insulinooporność, a to za tym idzie zwiększone ryzyko podjadania posiłków wysokoglikemicznych. Nie muszą być to zawsze słodycze, najczęściej są, ale najczęściej to jest generalnie zwiększona skłonność do jedzenia częstego i tych rzeczy, których nie powinno się jeść. Czyli to jest najczęściej pieczywo, są najczęściej makarony, które smakują jak nigdy więcej. Dodatkowo za tym idzie deprawacja snu, czyli pacjentka się prawdopodobnie nie wysypia, co pogłębia jeszcze insulinooporność, bo pamiętajcie, kortyzol wydzielany przez całą noc zdecydowanie pogłębia insulinooporność i zwracamy uwagę wszystkim lekarzom, pielęgniarkom i wszystkim górnikom i innym dyżurującym, że musicie być uważni następnego dnia po nieprzespanej nocy, bo nawet nie wiecie, kiedy i dlaczego wasza ręka będzie sięgała po słodycze. Tak, przyczynę już mamy i teraz zastanówmy się, bo oczywiście to jest przecież normalne, co powiemy, że głównym i najważniejszym lekiem i wskazaniem dla tego typu przypadku, dla tej pacjentki jest zdrowe niejedzenie. Oczywiście zdrowe niejedzenie, jak wiecie, to jest styl życia, pod którym kryje się kilka narzędzi. I teraz cała sztuka polega najczęściej na dostosowaniu tych narzędzi do
życia danej osoby. Oczywiście tutaj nie wiem konkretnie, jakie były zalecenia, bo chyba nie konsultowaliśmy indywidualnie tego przypadku, ale gdyby rzeczywiście to był nasz indywidualny przypadek do konsultacji, to przede wszystkim zaczęliśmy, bo bardzo lubimy na początku zacząć od czegoś prostego, czyli zdrowe niejedzenie 16/8, ale oczywiście zawsze poprzedzone konkretnym przygotowaniem. A co to znaczy przygotowaniem? A przygotowanie to znaczy witamina D, 4000 jednostek na początek. Oczywiście, jeżeli w badaniach wychodzi niedobór poniżej 20, wtedy zalecamy 10 tysięcy jednostek dziennie. Druga sprawa, jeżeli chodzi o przygotowanie do zdrowego niejedzenia, to nawodnienie. Nawodnienie to nie tylko sama woda, ale nawodnienie to po naszemu woda z dodatkiem soli kłodawskiej lub himalajskiej, dlatego że na początku uzupełniamy niedobory. A dlaczego uzupełnienie niedoborów elektrolitowych jest tak ważne przed przystąpieniem do zdrowego niejedzenia? Ano dlatego, że wyobraźcie sobie sytuację, że wasz organizm, stosując tą standardową, taką ogólnoświatową, europejską dietę wysokowęglowodanową, czyli taka dieta, która powoduje, że insulina jest na wysokim poziomie przez większość dnia, powoduje, że zatrzymuje w organizmie sód. I teraz jeżeli nagle przechodzicie na zdrowe niejedzenie, co za tym idzie, to jest narzędzie o bardzo potężnej mocy obniżania insuliny, a dzięki temu, że insulina jest obniżona, w twoim organizmie dochodzi do wielu procesów pozytywnych, ale też w konsekwencji może dojść do niedoborów elektrolitów, chociażby takich jak sód, potas czy magnez, które są wydalane z moczem w wyniku obniżania się insuliny. I dlatego tak ważne jest mądre przygotowanie się do zdrowego niejedzenia, czyli uzupełnienie witaminy D, uzupełnienie magnezu w formie cytrynianu magnezu i uzupełnienie sodu w formie wody z solą himalajską, ponieważ początkowa faza zdrowego niejedzenia będzie fajna, przyjemna i bez niepotrzebnych stresów pod postacią objawów ubocznych. Zwracam uwagę na metforminę. Metformina jest standardowym lekiem, który jest włączany jako lek pierwszego rzutu. Chyba tak namiętnie, bez w ogóle ona jest włączana tak w pierwszej sekundzie wywiadu. No bo w drugiej, bo po prostu wypisanie tego zajmuje w sumie 3 sekundy, także to jest jakby też dobry sposób na nieposiadanie problemów w życiu, czyli przepisać szybko lek. Dobra, ale okej, czyli ja zacząłem o konkretnym leczeniu tej pacjentki, czyli przygotowaniu. Nasze przygotowanie zazwyczaj trwa 7 dni i oczywiście, wiecie, tutaj chodzi o szczegóły, niektórym zalecamy magnez w ilości 400 mg jonów, niektórych zalecamy magnez w ilości 900, wszystko zależy od wywiadu, wszystko zależy od objawów. Ważne, żebyście pamiętali, że cytrynian magnezu przyjmuje się najczęściej w 3 dawkach podzielonych, dlatego że jeżeli przyjmiecie cytrynian magnezu w jednorazowej dawce, to praktycznie macie gwarancję, że będzie biegunka. Zdecydowanie. Okej, i po przygotowaniu startujemy ze zdrowym niejedzeniem 16/8, czyli po prostu ustalamy okienko żywieniowe 8-godzinne, w trakcie którego jemy, a 16 godzin to jest okres niejedzenia. Ja zawsze u takiego pacjenta mówię, dobra, no to w takim razie ustalamy, że odstawiamy niedługo metforminę. Nie zawsze robię to od początku, jeżeli ja nie włączam, jeżeli przyjmuję takiego pacjenta, no to na początku zostawiam mu większość leków i dopiero później, jak już wyczuję i widzę, jak reaguje pacjent na moje zalecenia, wtedy odstawiam te leki, których pacjent nie potrzebuje, zwłaszcza jeżeli ma insulinę, to muszę ją redukować, żeby nastąpiła chociażby spadek masy ciała. Dobra, to jest mniej więcej to. Oczywiście. Słuchajcie, dlatego że już widzimy, kilka osób już idzie spać, bo rzeczywiście dzisiaj późno zaczęliśmy, szybko wskakujemy na pytania, odpowiedzi i będziemy już kończyć ten webinar. Następny postaramy się
postaramy się, żeby były troszkę wcześniej. Doceniamy Ania poczucie humoru i to jest bardzo po naszemu, także metformina lekiem na całe zło, żartuję, okej. Okay. Dobra, ostatnie 5 minut pytań, odpowiedzi i bardzo miło żegnamy się, do łóżeczek zaraz uciekacie. Może też poszukam przy okazji jakichś pytanek. Dobra, i dajcie znać, jak wam się w ogóle dzisiaj podobało. O, Dorota, to moje wyniki, bardzo dziękuję. Dorota, no to cieszymy się. Dorota, czyli ty, fajnie, cieszymy się, że jesteś, Dorota, z nami. Okej, okay, pytania. A może jednak nie mam insulinooporności? Insulina, no to zobaczmy, podkręćmy to w takim razie pytanie. Dobra. Joanna, a może ja jednak nie mam insulinooporności? Insulina 10,4, za dużo, 44,49. Masz hiperinsulinemię reaktywną? Joanna, im szybciej zdasz sobie sprawę, spokojnie, głęboki wdech. I bo zobacz, masz krzywą wypłaszczoną, po 2 godzinach powinnaś już zdążać do wyjściowej wartości, ale twoja insulina idzie dalej w górę, także spokojnie wskakuj w to, co mówimy i zapraszamy cię serdecznie. Tam było fajne pytanie. O, Magda. To. Mhm. Dobra, następne pytanie, słuchajcie. Jak wytłumaczyć niedowiarkom, że niejedzenie śniadania jest okej? Wytłumacz teraz. Wytłumaczyć to można w sposób... niektórych przekonuje, ostatnio dostałem informację od żony męża, która mówi, panowie, proszę podrzućcie jakieś badania naukowe, mój mąż jest umysł ścisły, muszę go jakoś przekonać do zdrowego niejedzenia. Więc słuchajcie, jednych przekonają badania naukowe, których mamy trochę, więc jak coś to odezwijcie się. Są badania naukowe, które mówią o tym, że jedzenie śniadania ma niekorzystny wpływ, jeżeli chodzi o utrzymanie masy ciała i czynniki ryzyka chorób w przyszłości, więc no badania naukowe potwierdzają, że śniadanie to nie jest dobry pomysł, żeby zadbać o swoje zdrowie. Po drugie, fajnym argumentem może być to, że fizjologicznie o godzinie 8 czy w okolicach godziny 8 twój organizm odczuwa najmniejszy głód w ciągu dnia, czyli wtedy, kiedy twój organizm fizjologicznie nie domaga się jedzenia, zgodnie z reklamowymi standardami, czyli reklamami płatków owsianych, my próbujemy to zakrzyczeć i zakłamać. To jest drugi argument. No mnie te dwa argumenty przekonują. Poza tym trzeci argument może być taki, żebyś nakłoniła, dajcie zawsze tym niedowiarkom taki test. Ludzie lubią wyzwania i lubią konkretny czas. Spróbuj chociaż 2 tygodnie, jak ci się nie spodoba, to wracaj sobie do swoich nawyków i gwarantujemy wam, że już, ale po dobrym przygotowaniu i po 2 tygodniach już u większości dzieje się magia, przestaje być odczuwany głód, ale pamiętajcie, tym niedowiarkom, jeżeli to jest wasza rodzina, dajcie znać, żeby rano jak wstaną, wypili 2 szklanki wody z solą himalajską i jak lubią kaweczkę i poczekali, co się będzie działo. Jest duża szansa, że nie poczują głodu standardowo o tej porze, o której zawsze czuli głód. Danuta, insulina na 13, po godzinie 87, po 2 godzinach 130, po 3 godzinach 15, glukoza na 115, po 2 godzinach 219. To jest cukrzyca, także zgłoś się do lekarza i ustalcie leczenie, ale oczywiście wskakuj w to, co robimy, bo leczeniem głównym towarzyszącym tutaj jest zdrowe niejedzenie i właśnie ten kanał, także do dzieła. 2 pytania. I tak. Ewelinę, ja nie dowierzam, że od 14, co to jest? Od 14 września brak słodyczy, gdzie to była moja zmora? Właśnie, to jest ta magia, to jest ta potęga tego, co promujemy, to jest potęga zdrowego niejedzenia i tak nieskromnie powiemy, że no wiedzieliśmy, że tak będzie, bo badania naukowe potwierdzają, fizjologia potwierdza to, co się zaczyna z wami dziać i zaczyna się dziać z 1000 ludzi, którzy dołączają do zdrowego niejedzenia. Czas zacząć głodować i to zdrowo. Aniak pyta, czy to już tak strasznie, insulina 16, 53, 102. Spokojnie, Ania.
Strasznie to nie jest, ale to jest do popracowania z nami oczywiście tutaj intensywnie. Zauważ, że insulina natrzo jest podwyższona, hiperinsulinemia już jest. Po 2 godzinach no, idzie tam gdzieś dalej, a powinna raczej szybować zdecydowanie na dół. Także witamy Cię, jesteś w dobrym miejscu, w miejscu, które nie opływa w makaroniki i w różnego rodzaju ziarna, tylko nie idź tam, gdzie po prostu każą ci się zajadać na śmierć. Także tam nie idź. Idź gdzie chcesz. No tak. Czy metformina może wpływać na spadek apetytu? Oczywiście, Agnieszka, metformina może. Właściwie metformina jest takim lekiem. To też nie jest zły lek w niektórych sytuacjach. To nie jest tak, że będziemy wam za każdym razem mówić, że metformina to jest zło, ale metformina tak jak najbardziej, główne jej objawy uboczne to są wszelkiego rodzaju objawy ze strony przewodu pokarmowego. No tak, ale żeby nie było zaraz tego przekazu, że jest w ogóle super lekiem, no bo jakby tu nie promujemy leków, zwłaszcza, że można zrobić coś bez leku, no to po co jakby mówić, znaczy pewnie chodzi ci o to, że nie jest aż tak złym do końca, że nie powoduje jakichś super objawów ubocznych, tak? Oczywiście. Dobra, dalej. Dobra, dwa ostatnie pytania. Insulina natrzo 5,3 całkiem ok. Po godzinie 76, po 2 godzinach 30. Glukoza natrzo 91, po godzinie 150, po 2 109. Tak, widzę. Ok, Magda, niemalże idealnie, wiadomo, jeszcze ten po godzinie byśmy tutaj się zastanawiali, ale tutaj nie ma się za bardzo czego czuć. Jeżeli się czujesz dobrze, to po prostu to ok. Ale jeżeli w twojej diecie jest dużo węglowodanów i na przykład czujesz jakieś napady na słodkie, masz stresującą pracę, to uważaj, po prostu musisz bardziej uważać. Dobra, i zakończmy tym teraz od Grażyny pytaniem, a właściwie zdaniem. Podajcie kilka najważniejszych argumentów, aby suplementować witaminę D, bo mi ludzie nie dowierzają. Słuchajcie, witamina D to najważniejsza witamina, jaką możecie sobie wyobrazić. To witamina, na tą witaminę w twoim organizmie jest ponad 1000 receptorów. Większość w mózgu. Większość w mózgu i na komórkach układu odpornościowego. Bez witaminy D infekcje, chociażby te wirusowe, czy to wirusa SARS-CoV, czy to grypy, czy przeziębienia, czy inne infekcje, przechodzą zdecydowanie ciężej, dłużej i większe jest ryzyko powikłań, już pomijając fakt, że witamina D, coś chciałeś powiedzieć? Oczywiście, wiele spraw skórnych, alergicznych i takich atopowych, no to jest też niski poziom witaminy D, która jest odpowiedzialna za lepszą regenerację skóry, ale też witamina D to lepszy sen, witamina D to, tak jak mówiłeś, lepsza odporność. Witamina D też znajduje się, receptor dla witaminy D znajduje się w jelicie, w kryptach jelitowych, po prostu stabilizuje florę jelitową. Brak witaminy D to zwiększone ryzyko chorób nowotworowych. Brak witaminy D to zwiększone ryzyko chorób metabolicznych, a chyba najważniejszym argumentem jest to, że witaminy D nie da się dostarczyć z pożywieniem, więc nie ma opcji, żeby brać, nie było. Nie zapominać. Całkowicie. Tak, brać, nie zapominać. No tak, ale brać, nie zapominać. I teraz uwaga, lepiej mieć za dużo niż mieć za mało, ponieważ niedobór ma krytyczne konsekwencje i złe konsekwencje dla organizmu, a nadmiar praktycznie nie szkodzi. Dobra. Dziękujemy. Słuchajcie, było ekstra. Tak jest. Mistrzostwo świata. Fajnie było się przetrzeć. Fajnie, że nam to sprawia. No to jest świetne. Mistrzostwo świetne świata, narzędzie. Będzie jeszcze lepiej, także cieszymy się, że wytrwaliście aż tak długo. Postaramy się, żeby te webinary były krótsze, żebyście nie zasnęli, albo że przesuniemy godzinę, żeby można było spędzić ten czas do końca. Także super, trzymajcie się, fajnie, że jesteście patroni i będziemy wam zawsze dziękować za to, że to dzięki wam to narzędzie, dzięki wam się rozwijamy, dzięki wam poznajemy nowe platformy i dzięki wam będziemy coraz lepsi w tym, co robimy. Także edukacja, edukacja, żeby tych chorób metabolicznych było mniej. Też czekamy na więcej. Do zobaczenia, myślę, że już w środę.